Jak mrozić sezonowe warzywa i owoce? Zacznijmy od pytania, czy w ogóle powinno się je mrozić. Pewnie, że tak. Warzywne i owocowe koktajle to nieskończone możliwości smaków i szybkie, pożywne posiłki. Sprawdźmy, które owoce i warzywa świetnie nadają się do mrożenia. Mrożone warzywa nadadzą kolorów obiadom, dzięki nim będą smaczne i zdrowe, a owoce to pyszna baza do deserów, koktajli i kompotów. Jednak nie wszystko nadaje się do zamrożenia. Na przykład kiwi, papaje, pomarańcze. Zobaczmy, jak krok po kroku przygotować produkty do mrożenia. Warzywa i owoce przechowujemy w zamrażalniku w szczelnie zamkniętych woreczkach. Wiecie, że nawet banany nadają się do zamrożenia? Wystarczy je odpowiednio przygotować. Takie bananowe krążki idealnie pasują do koktajli, na przykład mlecznych, domowych lodów czy też ciast. A jak zamrozić tak popularny ostatnio jarmuż? Postępujcie zgodnie z naszą instrukcją. Jarmuż zamykamy w woreczkach, a wyjmujemy z zamrażalnika, gdy mamy ochotę na zdrowy koktajl lub pięknie zieloną zupę. Nawet mrożenie nie pozwala na przechowywanie produktów w nieskończoność. Ile czasu warzywa i owoce mogą leżeć w zamrażarce? Na koniec mamy dla Was jeszcze kilka kulinarnych inspiracji. Pamiętajcie, mrożone warzywa i owoce zatrzymują lato w kuchni.